Cześć, jestem Mervo, witam Was w kolejnym filmie. Na początku mała informacja ode mnie w związku z obecną sytuacją na świecie. Ten komentarz tutaj wklejam tak trochę przykładowo, bo miało najwięcej polubień, fajną dyskusję pod spodem, ale takich w tym tonie trochę się pojawiało również z pytaniami do mnie, także odpowiadam. Jest mi obecnie bardzo przykro w związku z tym, co się dzieje na Ukrainie. Jest to smutna sytuacja, dramat wielu, wielu ludzi. Natomiast nie będzie to miało wpływu na moje filmy, na to... Co wrzucam, co w nich umieszczam, czego nie umieszczam, jak często nagrywam. Jakby wychodzicie do szkoły, na studia, do pracy, ja nagrywam filmy i macie dzięki temu okazję co jakiś czas oderwać się od wszystkiego, mieć chwilę rozrywki dla siebie. Takie jest moje podejście. Natomiast w żadnym wypadku nie oznacza to, że bagatelizuję sytuację, że ją lekceważę. Bardzo często sam w, trak w trakcie dnia sprawdzam, co się dzieje, jak na bieżąco wygląda sytuacja. Także to jest koniec takiego małego ogłoszenia, żebyśmy się po prostu dobrze rozumieli. Także ja jestem Merwo, jak już mówiłem, zapraszam Was z powrotem na film. Jesteśmy dzisiaj na Hellcase'ie, będziemy otwierali skrzynki. Kto jeszcze tego nie zrobił, przypominam, może skorzystać z kodu Merwo. I mała tutaj nowość na Hellcase'ie, odkąd byłem ostatnio, już chyba ponad miesiąc. Nie nagrywałem wam żadnego openingu. Tutaj, na stronie głównej między skrzynkami jakimiś eventowymi, a głównymi, mamy bitwy, do których można dołączyć w taki dosyć łatwiejszy sposób. Na przykład, tu mogę do kogoś bić. 3 rundy widzę, za 21 dolków. Fajna bitwa. I myślę, że dzięki temu też z tych bitew na Hellcase będę częściej korzystał. Zobaczymy, jak nam. Zobaczymy, jak nam pójdzie. Pierwsza bitwa. Jakieś lekkie lagi się pojawiły, skorzystamy z amotki. 549 kontra 541. Mega wyrównany początek. Ja dostałem emeczkę on CZ. -kę. Zobaczymy dalej. Także ta. ta... idziemy web-web, łeb. ale wygrywam. Ten sam skin dostaliśmy, jednak ja minimal wear. On well worn i ostatnia broń. Digielek, też ten sam. Identycznej ce... Ej, tak wyrównanej bitwy dawno nie miałem. Naprawdę bardzo wyrównanie, ledwo mi się udało wygrać. Dwa razy dostaliśmy ten sam skin zresztą. Raz w ogóle w innym stanie, raz nie. No i tu sobie mogę na przykład nie dołączyć do, do bitwy trzyosobowej, a, ale myślałem, że mnie nie przekieruje od razu, bo chciałem dołączyć, a potem móc robić coś innego. Czy on tutaj dalej chcę walczyć w ten sam sposób? To jest ten sam ziomek? Chyba tak. Może nie będziemy z nim z nim walczyli po raz kolejny, co? <laughs> No dobra, przechodzimy w takim razie do skrzyneczek. W trakcie, jak będę otwierał coś innego, jak się pojawią bitwy, to będę z nich korzystał. Czyli jest jakaś dobra: dla trzech osób tańsza bitewka. Możemy sobie spróbować w ten sposób. Pięć skrzyneczek: trzy razy Battle Creams. To są te skrzynki. i Ultra Battle też. To też, To są chyba wszystkie skrzynki na Hellcase'ie, których. Ła! On dostał za 90 centów, ja za 9 słabo. To są wszystkie skrzynki, których nie da się otworzyć tak po prostu raz. A trzeba w nich skorzystać z bitwy. No to jeden ziomek nas, nas ewidentnie ogrywa. Trzy razy dostał mega dobry drop, a się rozpoczęła w trakcie trzecia bitwa, do której gdzieś tam wcześniej dołączyłem, trzyosobowa. Z tak co pamiętam, co, co jakiś czas tak mi zacina tutaj. No, i, no i na razie wygląda to słabo, jestem w środku puli. Jeden ziomek bardzo mocno wygrywa i wygrał do końca. Trzeci nie miał kompletnie szczęścia do dropu. Bitwa rozpoczęła się tam jakaś inna. Ja mogę teraz do niej wrócić. To była trzyosobowa o matko na 14 rund. Nie, nie będę tego. To... Jak do, dołączałem do tego, to nie wiedziałem, że to jest bitwa na 14 aż rund takich tanich. Nie, nie nie będę tego oglądał. Przejdźmy do skrzyneczek eventowych, co tutaj w ogóle się znajduje. Event się kończy za dwa dni. Także ostatni moment, żeby tutaj sobie potwierać. Skrzynka kolosal za 60. Zacznijmy może od tego. Cztery koski. Oj, proszę, tutaj też się zmienił drop, że są procenty wypisane dokładnie. I dopiero jak kliknę i. To mamy napisane, ile procent jest na daną rzadkość skina. Fajna rzecz. Fajna rzecz, naprawdę mi się to podoba. Teraz tak dosyć, dosyć łatwo możemy sobie sprawdzić, jak często coś wypada. No zobaczymy za 60. Co ma najwięcej procent? Ten kałaszek? Nie, to USP. Na drugim miejscu kałaszek. USP, kill confirmed. To, to, no, to nie było dużej szansy. Trochę ponad 8%. Za 47, czyli jednak wyszliśmy tutaj na mały minus. Może sobie ulepszymy? Spróbujemy w ten sposób. Czy razy 2, nie, na razy 1,5. Weźmiemy naj, najzwyklejsze, emeczka, Golden Coil na przykład za 59% wejdzie, czy nie? I lipa. Nie podobało mi się to. Myślałem, że tak sobie fajnie rozpocznę odcinek. Wygraliśmy dobrą bitwę. Później Opening też poleciał fajny skin. Kałaszek Red Laminate. Na niego jest on, na niego jest też 20. A tutaj niecałe 1%. I on kosztuje też nie za dużo. No niestety jesteśmy na razie na minus. A te koski ile kosztują tutaj? Nawet tysiąc? Ła! Redline? No tak. z 44 Może redline sobie spróbujemy ulepszyć. A wópkę na awópkę co? Tyle samo procent co poprzednio. Poprosimy. Się. Teraz szczęście, że nas uśmiechnęło. Uśmiechnęło się. Mamy to. Dobra. Oby tak, Oby tak szło dalej. Skrzyneczka Monument za 110, żeby być w top-dropie trzeba w fajną kosę trafić, 5 kosek aż do wyboru, do koloru. owóbka Fate, Imminent Danger, no dobra, próbujemy, droga skrzynia, zobaczymy co nam z niej poleci. Digielek Printstream, na niego jest 27%, bardzo dużo, najwięcej? Chyba najwięcej ze wszystkiego, tak, wydaje mi się, że najwięcej, za 62, niestety. Próbujemy dalej, trzymajcie kciuki, żeby tutaj jakoś się. O, do, do wyboru do koloru. Dwa, dwa skiny Stream. Ciekawe, czy jakieś kolejne dodadzą. Myślę, że te, te skinki printstream są. się dosyć fajnie przyjęły wśród społeczności. I były dwa razy jako te czerwone, najrzadsze skiny, więc. Może Valve będzie kontynuowało i dostaniemy na przykład, nie wiem, P90 print Stream. Chcielibyście? Tak jak, tak jak rodzina skinów Asimów, co? Po Asimów, co? kolei stopniowo gdzieś tam dodawali coraz więcej, coraz więcej. Glock. Ten Glock jest z jakiejś tam operacji, z tego co pamiętam, z jakiejś kolekcji, więc on kosztuje troszeczkę więcej niż się każdemu może wydawać. Myślałem, że on będzie mniej kosztował, nie? Dlatego już tak już zap zapamiętałem, że to jest jakiś taki ciekawy skin, ciekawy przypadek. Kolejny Digielek. Na razie szczęście się do nas nie uśmiechnęło, przyznajcie sami. Nie, nie wygląda to dobrze, chyba, że ten Digielek byłby jakiś w Statraku Faktoryniu, nie? No to wtedy. Wtedy by kosztował sporo, dokładnie. A wupka boom, ale z obdrapana. No jakiś taki skirt będzie, well-worn, coś takiego. A no nie, field tested. Myślałem, że myślałem że będzie w gorszym stanie. Poprosimy kosę. Co tu się stało?! Niemożliwe! Niemożliwe! AWP Fate Factory new! Co?! 888?! Co tu się wydarzyło? Faktory Ja cię! Cały, cały opening dzisiaj na razie mówię, no co jest? Wchodzę, strata, 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 wszystko tutaj takie słabo otwieram. I taka wupka nam poszła. To jest to jest nieprawdopodobne. To jest nieprawdopodobne, co się właśnie wydarzyło. A FATE, FACTORY new. O rany, jak, jak wyglądamy na liście dropów tutaj, ale, ale aż, nie chcę, aż nie chcę z tego wychodzić, bo to jest tak, to jest tak piękny widok, tak, tak dawno nie dostałem już takiego dobrego dropu, mieliśmy 0,086% szansy, że nam ten skin wyleci, mniej niż 1 10%, mniej niż 1 na 1000, mniej niż 1 na 1000 i zobaczcie udało się. Razy 8 zwrot. Jesteśmy na pierwszym miejscu z ostatnich 24 godzin. bank Nieprawdopodobne. Ale, ale mnie zatkało zupełnie. E, aż, aż zostawię tę skrzynkę. Podziękuję jej. Piękny drop, i nie będę go tutaj dalej nadwyrężał. Skrzynka Citadel za 25. Tu mamy trzy koski. Parę fajnych kałachów. Parę fajnych emeczek. Dobra, skrzynka, myślę, gdybyście sobie chcieli. Kawaha dostaniemy. Gdybyście chcieli zrobić. O, USP Kaiman. To jest moje legendarne, stare USP. Kto pamięta jakieś dawne filmy Merwa sprzed X lat? Jak sobie grałem długo tym pistolecikiem. To jest fajny skin, do tej pory go lubię. 12% mieliśmy szansę na to. Nie, no że a fate nam poleciała. Absolutnie brak mi słów tej. Na drugi USP z rzędu? Co jest? No, to, że pochwaliłem ten skin. To nie znaczy, że za każdym razem chcę go teraz dostawać. To co, Kaiman razy trzy? <gry> to, to by była przesada. To by była absolutnie przesada. Emeczka Helfa. Nie, Digierek jednak. Ja nie wiem, czy oni tutaj wszędzie dają nam szansę z dropnięcia Digla. Skoro teraz się gra rewolwerami tylko. Prawda? <gry> Frontside Misty. O, możemy. Nie, też jest to. Ile on kosztuje ten gąszyk? To jest taki. To jest taki fajny kałach, on dobrze wygląda, a jego cena też nie jest jakaś mega straszająca. Wiadomo, swoje kosztuje. Ale wydaje mi się, że jest to taki fa fajna cena w stosunku do tego, jak on wygląda, nie. A wópka corticera ile był 14. No patrzcie, jakoś dzisiaj zdecydowana większość tych skrzynek w ogóle mi się nie zwraca w tej chwili, a ten jeden drop po prostu ustawił wszystko. Atomic Ali emeczka. Też dropią nam razie tutaj te, cały czas te skiny, które... Na który jest spora szansa, że tak po prostu powiem. Dobra, teraz coś poleci? Spróbuję sobie może ulepszyć. Tak zrobimy. USP kajman. O, albo mam lepszy pomysł. Zróbmy kontrakt samych kajmanów, Bo, bo mi poleciało ich kilka. Idziemy yy, ulepsz, nie ulepsz, kontrakt. I mamy tutaj. Gdzie są te wszystkie kamienie. Raz, dwa. Ej, szukałem tyle czasu, on był tu po prostu na samym początku. Dobra, kontrakt z trzech kajmanów. One są warte 57, coś może wypaść od 46 do 69. Scout Blood in the Water za 56 wyszliśmy na mniej więcej na 0. Wymieniliśmy 3 słabsze skiny na jeden droższy. Powrzucam, może masowo, te wszystkie najtańsze skiny, co mi poleciały z tej chyba wygranej bitwy. Czy czegoś takiego, tak mi się wydaje. Szybciutki kontrakt warte 2,5. Od 2 do 3. No to wyszliśmy na plus. Ej, jaki fajny, jaki fajny ssg. Tiger Move. Słuchajcie, jaki to jest fajny skin. Ja go zupełnie, ja go zupełnie nie kojarzę, muszę zobaczyć. To jest z Revolver Case. i naprawdę mi się podoba, to jest zwykły Restricted Factory New kosztuje 3 tylko Ale fajna broń Dobra, wracamy, Ctrl W Merbo tutaj takie, takie haksy ma Na przeglądarce, raz, dwa, trzy, cztery Wrzucamy te wszystkie najtańsze tej rzeczy 5,86 od 4,60 do 7 Minimalnie na minus, jakiś negat nam poleciał Czy jeszcze możemy z jakiś taki jeden kontrakt czy zrobić szybki? 1,79 od 1,43 do 2,15 i spróbujemy sobie teraz, może, coś z, Coś tutaj tak wykombinować. Kilka też powrzucamy. Ile możemy łączyć tych skinów dać? Nawet nie wiem, nigdy tak nie wklepywałem. No, jest, jest już ich 10. Czy mogę jeszcze więcej? Jest maks. Ile jest maksymalnie? 15 przedmiotów maksymalnie mogę wrzucić, nigdy tak? Nigdy tyle jeszcze nie wklepywałem. I możemy to zamienić. Na na przykład na, na przykład taki 57 z najnowszej kolekcji vertigo 2021 mamy 57% szansy, a może sobie zamienię i ulepszamy go. I zatrzymało się pod koniec. No niestety niestety nie tym razem nam upgrade nam nie wyszedł, ale mamy tą oto awupkę fate Fade. I myślę, że tym akcentem tutaj nie będę już nadwyrężał mojego szczęścia w dzisiejszym odcinku, bo, bo to, co się wydarzyło, to jest wręcz, jest wręcz naprawdę, to, to, to jest nieprawdopodobne. To na, na jak małym procencie udało mi się to zrobić. Kto jeszcze tego nie zrobił, przypominam, tutaj możecie wejść, skorzystać z kodu MERWO, dostajecie od razu darmowe bonusy na start i potem plus 10, plus 7 i bodajże plus 7% przy każdym kolejnym doładowaniu. Także jak ktoś chce się pobawić, to myślę, że warto. Stawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!